Fotografowanie to jego drugie ja, więc opcji bez aparatu po prostu nie ma. Fotografia jest niewątpliwie częścią jego życia. Jacek Kosiba zajmuje się nią od 1956 roku. Wiedzę z fotografii pogłębiał na szkoleniach Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Warszawie, jak również na plenerach i sympozjach pod okiem takich mistrzów jak Jan Spławan, Paweł Pierściński czy Władysław Werner. Wykonane zdjęcia chował do szuflady. Dopiero w roku 2008 postanowił się z nimi podzielić. Od tego czasu do chwili obecnej zaprezentował kilkanaście wystaw tematycznych. Jest niezwykle skromny, a swoją twórczość traktuje jako pasję amatorską. Wernisaż kolejnej wystawy Jacka Kosiby odbył się w dworze. Ta wystawa to jest taka raczej retrospektywna, poskładane zdjęcia z wystaw, które miałem od roku 2008. I to są zdjęcia z czasów przed 50 lat, bo to 63 rok, 70 lata, 80, no i 2008, 10 i do chwili obecnej.